Znajomości, tu mama Channel PS i witam was w 15 odcinku Brzoskwinki. Brzoskwinka. Jak widzicie, znowu jestem z wami Petshopkiem i standardowo zaczynamy od pytanek. Jak ty robisz te cudne zdjęcia na Instastory? Jeżeli chodzi ci o te, co wstawiałam, to nie wiem, jakoś tak kreatywność mnie wzięła. Zrobisz częściej brzoskwinkę z twarzą? Myślę, że tak. Następny odcinek będzie już z twarzą. Jakie masz cele na 2020 rok? No, chciałabym dobić do 1000 subskrypcji. To jest... Tak. Chciałabym skończyć serial. Pojechać jeszcze raz do Torunia, bo w Toruniu jest cudownie. Jeżeli mi się uda, to pojechać na konwent. No, mam tam parę takich celów, a to... Mama mnie woła na obiad. Przejdźmy do anime tygodnia. Anime tygodnia to Ruchomy Zamek Hauru. Uwaga, uwaga, powiem wam ciekawostkę. Jest to anime tygodnia, dlatego że przez nie przegapiłam odliczanie na Sylwestra. To było takie, o, pooglądam sobie anime, oglądam anime, słyszę wybuchy. Mówię, co jest nie tak? Biorę telefon. 24.03. 24.03! O, shit. Ogólnie powiem wam, że naprawdę jest ciekawe. Jest... A, cudną ma grafikę. Wydaje mi się, że jest dość stare, ale te studio, które wyprodukowało to, wyprodukowało także Spirited Away i naprawdę jakby cudne, cudne. Jedzenie tygodnia to frytki. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego frytki. Otóż, uwaga moi drodzy, frytki dlatego, że wczoraj rano na śniadanie. Na kolację. Wracając, wczoraj na śniadanie stwierdziłam, że zrobię sobie frytki. Już wszystko przygotowane, olej nagrzany w ogóle. I się okazało, że nie mam ziemniaków. Czas na cosplay tygodnia. Cosplayem tygodnia jest cosplay Hatsune Miku. Czemu? Nie mam pojęcia. Czas na wyzwanie tygodnia. Dostałam wyzwanie, aby pokazać 3 ostatnie zdjęcia z galerii. Więc proszę, tutaj będą 3 się wyświetlą. Ulubieniec tygodnia. Ulubieńcem tygodnia jest film od Art LPS, czyli wcześniej od Flory LPS, bo Flora zmienia nazwę, teraz się nazywa Art LPS, ale to nieważne. Jakby... To jest tak słodkie. Jesus Christ, czy ja nie mogę nagrać w spokoju brzoskwinki, bo coś mi musi przeszkadzać. Ach, nieważne. Ona nagrała po prostu podsumowanie wszystkich brzoskwinek z 2019 roku. To było takie cute. Aaaa! Jak ja o tym mówię, to jestem tak mega happy, ale poważnie, naprawdę, to jest takie słodkie. Okej, to już by było na tyle w tej zacnej, cudownej, przecudownej 15 brzoskwince. Więc tak. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to zostawcie łapeczki w górę, subskrypcję, komentarze i do zobaczenia. Kocham was, matane!